chciałem zaprosić serdecznie na relację ze zlotu Digital Photo Video, który odbywamy teraz w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W czasie programu zobaczycie stoiska, zobaczycie warsztaty, zobaczycie przebitki z warsztatów, co tutaj się dzieje, a dzieje się dużo, dlatego że mamy mnóstwo wykładowców, mnóstwo pięknych modelek, wiele firm, które przyjechały zaprezentować swój sprzęt, no i oczywiście naszych wspaniałych uczestników, którzy nie tylko spędzą tutaj dobrze fotograficznie czas, ale później pochwalą się zdjęciami na naszej stronie i do galerii szczerze zapraszam. No, mamy tutaj modelki. Ustawiam sobie, mierzę sobie, że idealny punkt mi ostrzenia będzie na czoło. Ustawiam sobie na czoło. Jeżeli światło dochodzi do czoła i wraca, to będzie w odległości 4 metrów. Natomiast jeżeli dochodzi do ucha i wraca, to funkcjonuje do tego 4 metrów i 4 cm. Czyli kontrast między tym światłem jest znikomy. Nic się nie dzieje. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać na zlocie czytelników Digital Photo i Video. Przyjeżdżając tutaj z myślą, żeby nie tylko się spotkać z ludźmi, którzy fotografują, ale również, żeby i zaprezentować sprzęt, żeby móc udostępnić czytelnikom także produkty Olympus. Przywiozłem ze sobą praktycznie cały przekrój, aktualny przekrój modeli Micro 4 trzecie, poprzez modele PEN, EPL7, EPL8 oraz przedstawicieli serii OMD, czyli mamy tutaj modele OMD EM10 Mark II, EM5 Mark II, EM1 Mark II. Sądzę, że będzie bardzo pożyteczne wypożyczenie takiego sprzętu, ponieważ jeszcze wiele osób nie miało kontaktu, nie ma doświadczeń, czy mając doświadczenia z zupełnie innymi systemami sprzętu, zapewne będą ciekawi, jak funkcjonuje, jak można operować, jak można fotografować aparatami Micro 4 trzecie. Fotografujmy z perspektywy dziecka, czyli robimy już jakby portret na podłogę i obejdźcie go dookoła. Na nasze stoisko przywieźliśmy 4 kufry sprzętu, całkiem sporo obiektywów, dużo aparatów, w tym bardzo gorącą sprawę, czyli A9, aparat niezwykły pod wieloma względami. No i oczywiście całą rodzinę A7, sporo już zostało wypożyczonych sprzętów. Dużym zainteresowaniem też cieszy się obiektyw 85 mm 1.8, czyli dobrze, jasno i tanio. To proszę bardzo, panowie fotografowie, na miejsce i robimy zdjęcie. Na zlocie, jak zwykle, robimy bardzo dużo zdjęć, no i chcemy te zdjęcia potem wydrukować. Tutaj mamy do dyspozycji wiele monitorów, między innymi jest monitor CG248, to jest monitor 4K, który no, pozwala edytować zdjęcia z niesamowitą szczegółowością, jak również edytować filmy. Monitor z możliwością sprzętowej kalibracji, bardzo precyzyjnej. I to, co chcemy pokazać, to właśnie zgodność kolorystyczna tego, co mamy na monitorze, a wydruków już zdjęć. Witamy z Ogrodzieńca, dalsza część zlotu. Teraz przeszliśmy troszeczkę do portretu bardziej reporterskiego, ponieważ jesteśmy na inscenizacji Wrota Czasu, czyli mamy imprezę w Ogrodzieńcu, która rokrocznie się odbywa i mamy rekonstruatorów od tak naprawdę od IV wieku do II wojny światowej. Za nami tutaj Legion Rzymian, od których zaczęliśmy i będziemy ich fotografować. Dalej się przenosimy, mamy II wojnę światową. Tam widać już garnizon Francuzów, więc będzie dzisiaj troszeczkę portretu. Przede wszystkim nastawiamy się tutaj na taki portret może i pozowany i reportażowy. To wszystko zależy od tego, jak uczestnicy podejdą do tematu. To jedna ważna rzecz, trzeba wiedzieć, co się chce zrobić. Jestem na zlocie, ponieważ od 2011 roku prenumeruję pismo Digital Photo Video. Zawsze mnie to interesowało. Mogłam w tym roku przyjechać. Używam Olympusa, w tej chwili Olympusa OMD
5 Mark II. To już jest mój drugi Olympus. Pierwsza była dziesiątka. Na moje potrzeby jest bardzo dobry. Jest mały, sprawny. Także można powiedzieć, że go testuję tutaj na zlocie, bo niedawno jestem jego właścicielką. Duża różnica między dziesiątką na korzyść. Spełnia moje oczekiwania. Jest mały, ma bardzo wiele fajnych udogodnień i pozwala robić zdjęcia nawet w trudnych warunkach. Zlot to jest bardzo fajny pomysł. Bardzo zapaliłam się do tego, jak dowiedziałam się, że właśnie jest organizowany, bo w trakcie dwóch i pół dnia można bardzo wiele rzeczy się dowiedzieć, skonfrontować swoje umiejętności, nauczyć się nowych rzeczy, no i próbować swoich sił z nowym sprzętem w kierunku, którego chciałoby się pójść, albo doskonalić to, co się ma. Dlaczego robimy zdjęcie z osi? Jest to strasznie ważne z tego faktu, że przy fotografii beauty bardzo często to zdjęcie ma być symetrycznie oświetlone. Na zlocie jest bardzo fajnie. Jestem pierwszy raz na tym zlocie, to jest drugi zlot Digital Photo Video. Myślę, że nie mój pierwszy i myślę, że nie ostatni. Halo! Myślę, że mój nie ostatni tutaj na tym spotkaniu, pobyt. Jest troszkę sprzętu, zawsze mogło być więcej do testowania. No cóż, były fajne sesje z modelkami, ciekawe szkolenia właśnie na temat oświetlenia studyjnego. Myślę, że coś z tego wyniosę i dla siebie. Podoba Wam się to zdjęcie? To ja Wam powiem, nie. Dlaczego? Dlatego, że mamy kompletnie nieustawione światło. W związku z tym, że jestem po raz pierwszy na takim zlocie, uważam, że jest bardzo fajnie. Niestety sprzęt jest, duża oferta, dylematy powstają, potem się trzeba będzie z tym zmierzyć. Fajni ludzie, fajny zjazd, polecam wszystkim. Lampa Digitalis Pro S600DC i S400DC to są lampki, które wykorzystujemy dzisiaj podczas warsztatów z Mąką. Przede wszystkim lampki pozwalają nam uniezależnić się od sieci elektrycznej, są zasilane z wbudowanego akumulatora, tak więc nie musimy ciągnąć żadnych kabli, żeby móc je zasilić. Natomiast kolejną funkcją, którą dzisiaj wykorzystujemy, to są krótkie czasy błysku. Pracujemy dzisiaj przy małych mocach błysku, tak więc czas jest na poziomie 1/6000, 1/8000 sekundy. Tak więc czas naświetlania nie ma żadnego znaczenia. Mrozimy tą mąkę właśnie czasem błysku lampy. Lampa posiada jeszcze kilka innych funkcji, które tutaj nie są nam przydatne, na przykład funkcje HSS, czyli synchronizacji z krótkimi czasami błysku. To mam nadzieję będziemy w dniu kolejnym testować, jak będziemy mieli ostre słońce, żeby móc je przygaszać i sterować sobie właśnie czasem naświetlania z kolei ilość światła w ekspozycji. I funkcję, którą moglibyśmy dzisiaj wykorzystać, ale mamy za dużo chętnych i skupiamy się właśnie na tych krótkich czasach. Lampa ma jeszcze funkcję strobo, czyli 5, 10 albo 15 klatek w serii, tak więc możemy robić jeszcze zdjęcia poklatkowe. Mi pozostaje zaprosić Was na kolejny zlot, ponieważ ten już się odbył.